No, witam was wszystkich dzisiaj znowu w WoCie na konsolę. Pierwsze chciałem zwrócić honor. Faktycznie są przełączniki, dopiero teraz zauważyłem. Za dźwięk też was przepraszam, ale jeszcze chwilę niestety będę musiał na tym mikrofonie to tutaj nagrywać, a on to jest, jakby to powiedzieć, no jest jaki jest, ale co miałem pokazać? Czyli tutaj miałem wam pokazać jeszcze w szczegółach pojazdów, że jest pancerz, PDR1. Ja to w ogóle nie zdążyłem, wtedy tego nie zauważyłem. Możemy sobie tu sprawdzić każdy pojazd, jaki jest w grze, jaki ma pancerz, gdzie i kiedy. No i oprócz tego moduły, wiecie, to już wam pokazywałem w tamtej części. Ten odcinek również będzie o pojazdach premium, które są tutaj bardzo, ale to bardzo ciekawe. O, tak to wygląda. I jeszcze tutaj chciałem wam pokazać ulepszenia. Dobrze mówię, ulepszenia? Chyba ulepszenia, moment, wyposażenie, dostosuj, załoga, pakiety, wyposażenie. Nie. Gdzie to było, szczegóły? Dobra, nieważne. Ale jest w każdym razie przełącznik złota, czyli nie trzeba pocisków tych goldowych, tak zwanych, kupować za golda, tylko jest przełącznik. Gdzie to się wchodziło w ogóle? Bitwa, tryb gry, nie, tryb gry, szczegóły? Nie, no, ulepszenia. Da się to jakoś. Tutaj, prawda, ulepszenia, zobaczymy pakiety. Co tu jest w ogóle? Aha, to jest to. Gdzie jest wybór amunicji? No, kurde, no. Tu jest sprzedaj, pakiety wymiana do stosu i to są kamuflaże eksploatacyjne. O, są właśnie. I tu na dole pisze, wybierz środek płatniczy, widzicie? I tu przełączamy. Tylko że jeszcze właśnie nie wiem, czy gdzieś tutaj jest przełącznik, bo tu jest na przykład gold, a tu nie ma. No nie ma. Przełącznika wybierz za dodatkowe racje bojowe albo. Dużo to ja mam, dobra. Duży zestaw naprawczy, możliwy z ładunku 2. Aha, dobra. Nie wiem, tutaj nie ma przełącznika w każdym razie. Ale chciałem wam pokazać ciekawą rzecz. Sklep. Mamy sklep. Mamy tutaj czołgi. I co tutaj jest fajnego? To jest ten Sentinel, który tam gdzieś na pewno. Ale jest, proszę państwa, o. Jest na przykład słynny typ 59, jak widzicie. Można go sobie kupić za 6700 golda. Oglądniemy go sobie tutaj. Pakiety, nie pakiety, moduły. Możemy sobie w nim podglądać, jak to jest wszystko tutaj rozłożone. Jak widzicie, bardzo fajna sprawa, bo można sobie popatrzeć, gdzie mniej więcej można strzelać. O, Amorak jest tu i tu. Jak widzicie, czyli tak, no, po lewej stronie kadłuba, tak bardziej. Jak patrzymy na niego od czoła, to z lewej gąsienicy. Możemy sobie podglądać jego pancerz. Rozłożyć ten pancerz na części. Czyli spoko, można naprawdę fajnie tutaj zrobić. Tu mamy wszystkie pancerze, jakie są. Ale dobra, nie o tym mówiłem. Chciałem wam pokazać, że można tu kupić tutaj koncepta, ale to tak średnio. T-34, mamy, prawda, PZ-4, 5. Ale ten jest. AMX-Chiefy w danym czołgu. Tak to wygląda. To jest bardzo ciekawy pojazd. Jakbym miał, powiem wam, Golda, to nie wiem, żebym się na to nie skusił. Fajne, to jest mobilność Chiefiego z działem za AMX-a. Tutaj gdzieś jest opis, moment, da się to gdzieś kliknąć, bo tak właśnie do końca sam jeszcze się nie orientuję. Tu jest coś skasztanione, korzyści z czołgu, widzicie, tak jest za bardzo napisane, no ale to pewnie poprawią z biegiem czasu. Mamy pakiety. I ma tak, co ten pojazd ma? Gdzie to się daje? Ma działo 75, szczegóły. O, dokładnie tak. Działo 85. Szybkostrzelność ma 12,86, penetracja 144-200. Tu musicie sobie poczytać, bo tych czołgów chcę wam trochę pokazać, a nie chcę tak bardzo tutaj ględzić. Uszkodzenia 135, czas celowania 2,30, celność 0,36, czyli nie tak, tak se. Pancerz żwirowy, wiadomo, papierowy, moc silnika 560 koni, zasięg widzenia 390 metrów. O, ten pojazd to by mnie ciekawił, powiem wam. Jeszcze zobaczymy sobie tutaj, gdzie to jest szczegół. Nie tu. Pancerz, jaki ma. Czyli tu jest do 50 mm na przodzie. Na wieży jest od 31 do 50, czyli ten niebieski, tak tutaj w tym momencie. Tu mamy do 30 mm na kadłubie.
Także całkiem, całkiem. No moduły, no to modułami. Pakiety? Pakiety. O. Szczegóły. Da się tutaj jeszcze coś kliknąć? Nie, to są takie ogólne dane. Widzicie, tak to wygląda. Jest jeszcze jeden fajny pojazd. Jest. No typ też jest ciekawy, no ale to już jest legenda. Mamy Cromwella, prawda, w malowaniu brytyjskim. Słynny Cromwell, prawda? Pakiety i mamy ten. Tak wyglądają jego dane. Mamy jeszcze tutaj. Nie to? Dobra, jeszcze raz. Jeszcze mi się guziki mylą czasami, powiem wam szczerze. To! Kaiju! Kaiju, czy jak to się tam nazywa? I ten pojazd to bym naprawdę kupił. Ja go kiedyś kupię, tak, tą konsolę. Bo jednak tego woda mi się dobrze gra. Po pierwsze, nie ma żadnych modów. Żadnych w ogóle. Mamy pada, każdy gra na padzie i jest naprawdę przyjemnie. Naprawdę gra się przyjemniej niż WOTA na PC-cie, aż dziwne, nie? Chociaż sterowanie jest uciążliwe. Wiadomo, konsola to nie jest PC, ale kurde, dziwne. Moduły, rozłożenie modułów. Takiej do padowskiej gry to by było całkiem ciekawe. Pancerz tak tego oto wygląda. Widzicie, do 160 na kadłubie. Kąty są takie. Na padzie celowanie jest utrudnione, także tutaj się wbić będzie naprawdę taki drobna awaria. No chyba, że ktoś będzie z Golda strzelał, no to wtedy niestety, no ale to jest standard, że się przebije. O, tutaj na bokach mamy po 70 i na dolnej płycie tutaj, ale to jest taki kąt, że to jest masakra. I tutaj coś na jarzmie jest zaznaczone, znaczy koło jarzma. Ale to są jakieś osłony. Tu mamy 50 na gąsienicach i na tyle. Nie, na gąsienicach. No, dokładnie na gąsienicach. I podłoga ma, proszę Państwa, 21 do 30 mm. Także ten pojazd jest ciekawy. I co tu jeszcze mamy? Szczegóły. Pakiety, szczegóły. O, tak wyglądają jego dane. Moc silnika 1200 koni. 5 pocisków na minutę, penetracja 185, czyste obrażenia. Prędkość 18 stopni, no to tak sobie. Pancerz wieży 150 w koło. 18 stopni obrót, zasięg widzenia 380 metrów. I sygnał, widzicie, 300, 350. Dobra, silnik to jest z ósemki, okej. To jest szósty tier. Szósty tier. Także to jest naprawdę ciekawe, naprawdę ciekawe. Ja może za jakiś, no nie wiem, zobaczymy. Ale to bym sobie kupił. Ja prywatnie kupiłbym sobie to. Na gry, na padzie, na konsoli, taki ciężar, naprawdę ciężki ciężar. On pewnie będzie tam jeździł siódemkami, ósemkami, no ale czasami te losowania też również wejdą i to penetracja nie jest taka, znaczy dobra, też nie jest. Ale najgorsze nie jest, moment, jeszcze raz, gdzie on ma, tu ma penetrację, tak. Pakiety. O, właśnie. Ma. Gdzie to jest? 185. 201 na goldzie. No, nieźle. Dobra, co tu jeszcze jest ciekawego? Mamy czechosłowackie Ziska. To wam tylko pokażę. Nie wiem, co to jest. Śmieszny taki. No, coś jak Skoda. To się nazywa tutaj, gdzie ten napis jest. T40. No, to jest T40. Mamy starą T14, mamy BTSV, to widzieliście, to są te legendarne czołgi kolekcjonerskie z WOTA. Tak oto to wygląda. Brzydkie to i w ogóle takie ble. Znajomy to ma w WOTcie i to jest taka troszeczkę. No jest kolekcjonerski na pewno. Dobra, moduły to tak wyglądają. Pancerz, no nie ma pancerza. Pomimo takich kątów to gdzieś tego. Ale jak pamiętam z tego, co grał wtedy z nami tym, to tak nie bardzo mu to losowało. O Jezu, znowu przełączyłem, nie ten guzik. Jezus, nie ten guzik. Co tu jeszcze jest? O, tyle. Tyle pojazdów. Także jak wam mówiłem, ja bym sobie wziął to. Taki ciężar. Powolutku, powolutku i to. Które bym wybrał? Co tu jest? Mamy tak. Chiefi, francuski czoglekki, szóstego, załoga wyszkolona 100%, 4, dobra, bla, 10, bla, miejsce w garażu. Operacja A z rudego, nie wiem co to jest, jakieś operacje tu są. Aha, tu jakieś operacje, wtedy coś zdobywacie. 7 dni trzeba od zakupu
zrobić tą operację, co jest przypisane do czołgu. A tutaj mamy co? 100% załogi, 100 pocisków APHE, 20 pocisków takich. Miejsce i ta sama operacja. Czy coś jeszcze? Jeszcze bym się zastanowił, jak ktoś lubi te deki, tylko że to jest taki TDK też. Jakby to powiedzieć. No jak udało mi się go zrobić na tych misjach, co były. Także on jest sytuacyjny bardzo. To wszystko zależy od losowania. O, tak wygląda jego pancerz. Do... gdzie jest? 230 ma tu i tu. Trzeba te cycuchy tam z boku zasłaniać, te takie wieżyczki strzelnicze tutaj na bokach, bo tutaj przynajmniej w wersji PC-towej wchodziło. Ale jak się to zasłoniło, to naprawdę jak dobre losowanie było, to on się stawał nieprzybijalny. No nie, ja wam pokażę, tylko jeszcze tutaj pełny pancerz. O, tak to wygląda. Także to jest fajnie zrobione na konsoli, to mi się podoba. Mam nadzieję, że oni to zaimplementują, jeżeli ten nowy silnik wypuszczą, co jest do WOTA, te wszystkie poprawki graficzne. Mam nadzieję, że tutaj dodadzą też takie rzeczy, jak które już są na konsoli w tym momencie. Bo to już całkiem fajne będzie. I to bym chyba na tyle wziął. No i typa to wiecie, no słynny typ, nie? Jest oczywiście do kupienia, wiadomo o co chodzi. Każdy typa chce mieć. Pewnie za jakiś czas go zniknie z konsoli, no ale to jest, wiecie, wszystko zrobione po to, żeby zachęcić gracza do kupna, prawda? Jak już kupimy sobie jedną premkę, no to już będziemy grać. Wiadomo. Wargaming jest mistrzem marketingu, jeżeli chodzi o to. A ja sobie powolutku jeżdżę. Jak zakupię mikrofon jakiś normalny i nie taki, który nadaje tak ten, to w tym momencie będę zacznę nagrywać już normalnie takie krótkie filmiki, jak się gra, albo o pojazdach. Jeszcze nie wiem, zobaczę. Także ja wam w tym momencie bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych odcinkach.